7 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grabów zwołaną na wniosek grupy radnych. Serdecznie witam przybyłych radnych gminy, sołtysów gminy oraz następcę wójta wraz z pracownikami. Witam również przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej w Sobótce Starej. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy, ale policzymy. 13 w tej chwili. Dobrze. 13 radnych to stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały i rozstrzygnięcia. Bardzo proszę, pan następca wójta. Panie przewodniczący, szanowna Rado, składam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu zmiany w budżecie gminy Grabów w zakresie PIEC, zapłata PWC, stypendia i OSP Bogucice. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie przewodniczący, chciałbym zadać pytanie na nie ma pytań. Nie ma pytań. Nie ma pytań. Nie ma pytań. Przepraszam, bardzo. Dzisiaj nie ma wniosku. To jest sesja nadzwyczajna. 37 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Grabów zwołana jest na wniosek grupy radnych. Wobec powyższego zwracam się na pytanie do wnioskodawcy grupy radnych, czy wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016. Zaproponowany punkt wprowadza się jako punkt drugi do porządku obrad i nadaje się numerację 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Pozostała numeracja otrzymuje oznaczenie 3 i 4. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Proszę, liczymy. Chwileczkę. Najpierw wnioskodawca i musi wyrazić zgodę na wprowadzenie. Tak. Jeżeli wnioskodawca wyrazi zgodę, państwo głosujecie. Panie przewodniczący, jeszcze niech pan. Drugi. Wyrażam kto. Ale teraz grupa radnych, która wnioskowała o odwołanie dzisiejszej sesji. Dobrze, wobec tego grupa radnych wnioskodawca powiedzmy oczywiście, czy powiedzmy jest za wprowadzeniem tego do pani przewodniczącego. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie, to jest to wnioskodawca. Nie widzę, kto się wstrzymał. Stwierdzam. Wnioskodawca wyraził się. Wnioskodawca wyraził. Nieważne, ale czy już w głosach. No dobrze, już chodźmy. Stwierdzam, że zaproponowana zmiana do porządku 37 nadzwyczajnej sesji Rady została przyjęta przy 13 głosach za. Przystępujemy do powiedzmy wprowadzenia do porządku obrad powiedzmy tego punktu. Kto jest za tym powiedzmy odnośnie tej zmiany, która... To proszę o podniesienie ręki do góry. Wniosku wójta. Wniosku wójta do zmiany. Drogi punkt. Wniosek wójta gminy o przedłożenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2016 rok. No. I teraz pan kto jest za tym po prostu, proszę o podniesienie ręki do góry. Do porządku obrad wprowadzamy. Do porządku obrad. Do porządku obrad.
Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie proponowany porządek został przyjęty. Panie przewodniczący, może? Bardzo proszę. Zgłaszam wniosek formalny o głosowanie każdego punktu uchwały osobiście. Kolejno oczywiście. Każdego punktu osobiście osobno głosujemy, nie wszystkie naraz. No tak, chodzi Państwu o tę zmianę w projekcie budżetu. Oczywiście. Proszę bardzo. Proszę Państwa, odniosę się chwilkę do tego. Uchwała jest przygotowana blokowo, ale zawiera tylko te punkty, o których ostatnio na sesji mówił radny pan. Także no, nikt jej nie rozdzieli. Pani Piotrowskiej też nie ma, bo jest dzisiaj u lekarza. Nikt nie sporządzi teraz innej uchwały, ale ona jest w takim kształcie, jak ostatnio sugerował radny pan. No, to może ogłosimy przerwę. Ja mam propozycję, rozdam teraz macie Jest taka sprawa najlepszego, panie Andrzeju, bo pani mnie nie. Ja panu ja nie wiem, jeżeli my daliśmy wam, jako trochę pana panisa, na wiesz, nie potrzeba żadnej uchwały, bo są pieniądze kredytowe, które to powinno bez żadnego ani problemu nie dać. A następna sprawa, to jest z 500 000 mieszany drogi, na przykład było podane na to zostało na stypendium. Stypendium przychodzi na początku roku, a nie koniec roku. To jest nowa zasada, bo ja to będę powiedział. Następna sprawa, chodzi o pie. To za problem jest jeden, jeżeli programowa zaliczyna jest 70 000, a to dodatkowo dało 39 000 do szkody rady i było ok. A teraz ekstra odchodzi do potem pie, to są budki, taka wielkie jest wielki problem. Proszę pana wójta gminy o przedłożenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. No na końcu. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Grabów rok 2016. Rada gminy Grabów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 619 528 zł 25 groszy i zastępuje się kwotą 22 208 096 962 zł i 61 groszy. Dochody bieżące zwiększa się o 619 528 zł i 25 groszy i zastępuje się kwotą 21 428 468 zł i 89 groszy. A dochody majątkowe stanowią kwotę 780 493 zł i 72 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1. To macie Państwo tabelę, no to tabelę będziemy się. Punkt drugi. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 22 682 479 zł i 57 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 125 300 zł i zastępuje się kwotę 21 775 879 zł i 57 zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 125 300 zł i zastępuje się kwotą 906 600 zł. Zgodnie z załącznikiem 2.
Ustala się planowany deficyt w kwocie 473 516 zł i 96 groszy, który zostanie sfinansowany przychodami wolnych środków. Paragraf 6. Zmniejsza się przychody budżetu o łączną kwotę 619 568 zł i 25 groszy, w tym przychody pochodzące z wolnych środków o kwotę 134 369 zł i 11 groszy. Przychody z wolnych środków po zmianach wynoszą 775 677 zł i 88 groszy. Przychody z kredytów i pożyczek o kwotę, zwiększa się o kwotę 485 159 zł i 14 groszy. Przychody z kredytów wynoszą 0. Zgodnie z załącznikiem numer 3. Paragraf numer 4. Zmienia się załącznik zadań inwestycyjnych i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 5. Punkt drugi. Zmienia się załącznik zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 4. Paragraf 5 w uchwale nr 18/137/2016 Rady Gminy Grabów z dnia 30 czerwca 2016 roku skreśla się paragraf 4. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Dziękuję bardzo. Jeszcze może uzasadnienie. Bardzo proszę. Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Grabów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Grabów na 2016 rok. Dochody budżetu Gminy Grabów zwiększa się o 619 528 zł i 25 groszy. Wydatki budżetu Gminy Grabów pozostają bez zmian. Dochody. Otrzymanie zgody z podatku VAT Urzędu Skarbowego w Łęczycy, zwiększenie w kwocie 619 528 zł i 25 groszy przeznacza się na zniesienie zaciągniętych pożyczek kredytów w kwocie 485 159 zł i 14 groszy oraz zmniejszenie wolnych środków o 134 369 zł i 11 groszy. W tym wydatki A dział 600, rozdział 616 i paragraf 60-50 wydatki inwestycyjne zmniejsza się na paragrafie 60. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja drogi w Leśnie w kwocie 185 300 zł, zwiększa się stypendia szkolne o 30 000, zakup pieca CO w szkole podstawowej Starej Przodnicy 60 000, opłata za usługi doradztwa podatkowego o 95 300 zł. Dział 750, rozdział 75023, paragraf 43023, na paragrafie 43 00 95 000 C dział 754 754 12 paragraf 28-20 dotacja za też oczywiście z paragrafu 30-30 pieczarny strażacki zwiększa się na paragrafie 28-20 o kwotę 1000 zł. Zmniejsza się też na paragrafie 30-30 o kwotę 1000 zł. Podpunkt D dział 800 rozdział 801-01
paragraf 60 wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększy się na paragrafie 60-60 o kwotę 60 tysięcy złotych. Pod E dział 854, rozdział 854-15, paragraf 32-40, stypendia szkolne zwiększa się na paragrafie 32-40 o kwotę 30 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Przystępujemy do głosowania. Przepraszam bardzo, myślę właśnie o dyskusji. Przejęzyczyłem się. Oczywiście, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Bardzo proszę, kto chce zabrać głos? Ja bym chciała zapytać, nie mam przestać kogoś tutaj kompetentnie udzieli zdania, tak? Odpowiedzi. Ponieważ mamy tutaj dochody w kwocie 619 528, to prawdopodobnie jest zwrot VAT-u, tutaj tak jest w uzasadnieniu. To znaczy przeznacza się na zaciągnięte pożyczki kredytowe i spłata oraz tutaj pomniejsza się wolne środki. W załączniku numer 1 w dziale 10 w rozdziale 01010 mamy kwotę 619 528 25, to jest właśnie ta kwota. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna. Czy to jest kwota, którą się z nimi zdejmuje? Nie wiem. Nic się nie dzieje, są zmiany. Bo mamy, że jest zwiększenie. Załącznik numer 1 to dochodzi, tak. Ale zwiększa się na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną. Czyli to pod tym paragrafem kryją się te pożyczki? Pod tym paragrafem kryją się te pożyczki, no bo my tego nie wiemy, tak? No bo jest napisane w uchwale, że zwrot VAT-u przeznacza się na spłatę pożyczek. Czy się zwiększa? Czyli tutaj według tego załącznika proszę o ciszę. Przyjmujemy pan. Potem pan musi. Czyli odchodzi ten paragraf, dział 10. Jeżeli przyjmujemy pan, to go musimy włożyć. I wnosimy go najpierw dochody i później konstruuje wydatki. To się robi finansowo. I tak to zostało przygotowane. Tak to było przygotowane wcześniej. Na poprzednią sesję, jakbyście państwo sobie wzięli, porównali poprzednią uchwałę, projekt uchwały i ten, to praktycznie poza tymi czterema punktami, dlatego się różni w wyliczeniach, bo nie, tam było więcej, prawda? Było zwiększenie na wynagrodzenia, przesunięcia. Natomiast teraz tego nie ma. Był wniosek. Ale pozostaje to. Natomiast to przyjęcie, no proszę państwa, no VAT trzeba przyjąć. Nie ulega to wątpliwości. Był wniosek państwa głosowany, to był wniosek na sesji, że państwo, że się na poprzednie określili, że wyrażacie zgodę na część zmian w uchwale budżetowej. Na część, nie na wszystkie. Panu wójtowi. I to było potwierdzone tam nagranie, myślę, że w protokole. I jak tutaj pan radny Fabian wnioskował, jedna rzecz tutaj jakby nam umknęła, bo tam jeszcze było w tym wniosku 16 tysięcy na odprawę, bo było 5 punktów. Natomiast no to rzeczywiście umknęło. Natomiast te 4 pozostałe zostały. To znaczy na piec 60 tysięcy, na 1000 złotych dotacji dla OSP Borucice, ponieważ tam tak się stało, że nie mieli przez półtora roku rachunku za energię elektryczną. I teraz przyszedł duży rachunek i nie mają w ogóle pieniędzy. Także tutaj trzeba odepchnąć po prostu rok. Także im brakuje ten 1000 zł. I to uważam, że to jest tak powiem zasadne im to przekazać.
Trzecia rzecz to był jeszcze 30 tysięcy na stypendia, bo to jest nasz udział własny. Proszę Państwa, my stypendia musimy decyzję wydać do 15 grudnia. Już zaczęliśmy część, bo mamy dotację przekazaną z budżetu państwa. I dotacja, taka jest zasada wydatkowania tej dotacji, jest to obowiązek gminy. Te stypendia wypłacić. Mamy 80 tysięcy, musimy mieć swój udział. Jeżeli tego udziału nie będziemy mieli, będziemy musieli oddać dotację, a i tak wójt będzie musiał stypendia wypłacić, bo to jest jego zadanie. To jest jakby ten trzeci punkt i bodajże czwarty jeszcze była kwota, no pies, co mówię, pies, stypendia, i firmie, proszę Państwa, tutaj chodzi o właśnie, punktowała firma. Umowa z firmą, z PWC była w 2013 roku. I tam były zapisane, powiedzmy, procentowo od odzyskanego VAT-u. W tej chwili odzyskaliśmy tego VAT-u, Urząd Skarbowy nam przelał i na konto urzędu 619 tysięcy 528 zł 25 groszy. Od tego, od tej kwoty, ten procentowy udział, firma PWC nam wystawiła fakturę właśnie na tą kwotę 93 tysiące 500 zł. I my tą fakturę musimy zapłacić. Dzisiaj jest ostatni dzień płatności. Termin. Od jutra będą nam biegły odsetki. I to, co już Państwo jakby wstępnie się zgodzili, my żeśmy to w tej chwili przygotowali. I dlatego będziemy przegłosowali po przyjęciu. Tak, i wtedy projekt uchwały, wtedy my powiedzmy, że dzisiejszym obozem przelejemy pieniądze dla firmy, gdzie w czerwonie. Zaczniemy, na piątek mamy umówionych ludzi do wypłacania ze środków szkolnych. Pani dyrektor będzie mogła już zamówić ten nieszczęsny pies, który się te dwa tygodnie wam buje albo więcej. I OSP, bo rodzice zapłacą za prąd i po prostu tutaj będzie sprawa załatwiona, to są jakby najpotrzebniejsze dla nas, które to nie cierpią zwłoki. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę, może jeszcze chodziło o wyjaśnienie, Szanowni Państwo. Chodzi o to, bo tutaj jest pozłożone, że dotacja do Instytucji Kultury GOK 249 tysięcy i dotacja do Instytucji Kultury Biblioteki 146. Jak to się ma? Czy to już jest przy połączeniu biblioteki i GOK-u, czy to w tej chwili osobno? Bo tak, ja mam 145 i teraz jeszcze 146, to ja już teraz nie wiem, bo... Także nie proszę wyjaśnić, no ja mam takie osoby, jeśli postaram się wyjaśnić. Ja może jeszcze zadam tak pytania konkretne, nie? Bo tutaj widzę sumę 249 tysięcy do Kultury GOK, do instytucji i dotacja do Instytucji Kultury Biblioteki 146 tysięcy, bo ja w tej chwili nie wiem, mieliśmy do końca roku mieć 45 tysięcy, miało wystarczyć do biblioteki, niech mi Pan wyjaśni, bo może źle myślę, ale tutaj te dwie słowa to są dość duże sumy. Postaram się wyjaśnić, że nie jest to specjalistą od finansów. Właśnie, że Pani ma taką wygląda, to nie ma Pani wywózki, dlatego, że miała wizytę lekarską parę miesięcy wcześniej umówioną i trudno, żeby, nie ten, czeka tyle miesięcy, a wiadomo jak się czeka, na jakieś tam do specjalisty na wizyty i ona musiała. Ona to opracowywała, ale proszę Państwa, to tutaj jest taka, tu jest dlatego ten załącznik wypisany, bo załącznik się w całości. I on ma takie brzmienie, tylko i wyłącznie dlatego, bo takie musi mieć. 1000 zł zwiększamy na dotacjach. Skoro zwiększamy na dotacjach, to są wszystkie dotacje. Cały załącznik jest zmieniony. To nie jest tak, że się pojedynczo w jakimś punkcie. I proszę Państwa, proszę sobie sprawdzić, jaka ogólna kwota jest dotacji na, powiedzmy, jednostki kultury. Są takie, jakie tutaj są zapisane. Po dołożeniu przez Państwa wcześniej.
przyjdziemy tutaj. To jest cały załącznik, bo cały załącznik zmienia, że tak powiem, brzmienie. I tam jest tylko obecnie, jakby się Państwo sobie wzięli załącznik wcześniejszy, jeżeli nie było zmian, to będzie tylko różnica o ten 1000 zł, będzie więcej na dotację. I jak tutaj było, proszę Państwa, i to będzie tylko różnica w tym punkcie, w paragrafie, zaraz Państwu powiem, działu 754, rozdział 75, 412, paragraf 2820. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji stowarzyszenia stowarzyszeniom dla 12 jednostek OSP. Było 75 tysięcy i teraz już było 76. Bo po prostu wzrosło o 1000 zł. Jest to nawet zapisane, zwiększenie dodatku dla OSP Borucica 1000 zł. Nie no, tutaj to ewidentnie widzę. Tak, ale te pozostałe się nie zmieniają, natomiast załącznik się zawsze zmienia w całości. Tak jakby się przepisuje, wszystko tylko tą zmianę się dokona. Co do Instytutu Kultury, to Państwo przypominacie sobie, że była podejmowana uchwała zgodnie z zmianą budżetu, kiedy Państwo do zapewnienia ciągłości zadań statutowych zwiększyliście dotacje dla Instytutu Kultury do pewnej wysokości, która w całości teraz została uwzględniona i ona już wcześniej zafunkcjonowała. Załącznik po prostu też nie może być inaczej produkowany ze względu na wejście. Będzie on cały czas informowany. Państwo, to jest nawet połączone z Regionalną Izbą Obrachunkową, tak jest program i wszystko co zmieniamy, to bezpośrednio Regionalna Izba Obrachunkowa widzi. I po prostu zmieniamy całymi załącznikami i robimy według sobie załączniki. I tam musi być, jeżeli byśmy w innym dziale co zmieniali, to również Państwo będziecie mieli cały załącznik. Nie tylko ten jeden punkt zmieniający, ale cały załącznik. Tylko ten. Ja mam pytanie. Jak wygląda sprawa oczywiście z tymi pieniędzmi przeznaczone? 149 tysięcy na szkoły, 101 tysięcy na Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i oczywiście jeszcze, jeżeli chodzi o... Tego nie ma, proszę Państwa. Panie Radny. No tego nie ma. Panie Przewodniczący. Dzisiaj nie ma, ale powiedzmy moje pytanie jest. Dzisiaj z porządku sesji i z zakresu zmian budżetowych to jest określone zgodnie z sugestią na poprzedniej sesji. Dobrze, dobrze, o to mi chodziło. Dziękuję bardzo. Państwa, kto z Państwa chce zabrać głos? Bo jeżeli Państwo uważacie, to możecie Państwo sobie zrobić przerwę, otrzymaliście. A co zrobimy? I sobie to porównać na spokojnie. Nie, no uważam, że tam jeszcze ktoś Państwa. Ja sobie nie wiem, że to jest zwrócić uwagę na to, że 185 300 zdjęte jest z paragrafu inwestycji z dróg gmin. Proszę to wziąć pod uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pani radna, pani troszkę źle postrzega budżet. Inwestycja jest już wykonana przez drogę wleśnie. Proszę Pani, jeżeli zostają pieniądze na jakieś inwestycje, obojętnie czy to jest inwestycja, czy to są płace, obojętnie co, to i tak w przyszłym budżecie, to jest przenoszone do przyszłego budżetu i alokacja środków, czyli ponowne ich rozdysponowanie następuje w przyszłym roku. Budżet jest roczny, z tym już nic nie zrobimy. To nie ma znaczenia, czy to zostanie i przeniesiemy i potem sobie to przesuniemy, nie wiem, na komunalkę, na bibliotekę, na cokolwiek. Czyli to przenosimy tą nadwyżkę na przyszły budżet. Chcielibyśmy, żeby to zostało na drogach. Dziękuję bardzo. Dlatego my bierzemy z inwestycji drogowych w Leszna na ten podatek VAT 95 tysięcy. Druga sprawa. 30 tysięcy stypendium przychodzi z ministerstwa, nie? A tu przez drogę Leszna. A po drugie, drogę Leszna, to do tej inwestycji, powinni przeniesione być na inwestycje drogowe na przyszły rok. Nie wolno ruszać. Inwestycja w Lesznie została już zakończona. Nie wiem jakim cudem, tak szczerze mówiąc, bo ja nie jestem finansistą, ale zostało przyjęte do budżetu 600 tysięcy.
i te 600 tysięcy nie było wpisane na wszystkie inwestycje, tylko było na konkretną jedną inwestycję w Lesznie, budowa drogi w Lesznie. Proszę Państwa, w wyniku przetargu to, że jak okazało się, że jednak nie miały te firmy za dużo pracy, ponieważ czekali ze środkami zewnętrznymi, niektóre samorządy czekały, to my żeśmy ten przetarg zrobili i udało nam się za kwotę 265 tysięcy, tam jeszcze z jakimś groszem, tą inwestycję zrobić. W związku z tym, proszę Państwa, łatwo policzyć, że ponad 300 tysięcy tych pieniędzy zostało i one są zapisane tylko i wyłącznie na inwestycję Leszno. Także dla księgowej najłatwiej jest w tej chwili nie szukać i nie dzwonić po wszystkich, powiedzmy, księgowych, tam sprawdzać, czy tu ująć 100 zł, tu 200, tam 500, tam może 5 tysięcy, tam ileś. I będzie ten zmiany budżetowe będą tak wielkie, że będą czytać gdzieś tam pół godziny czy godzinę. Najłatwiej jest zdjąć z czegoś, na co już te pieniądze tam są niepotrzebne, bo to zadanie zostało zakończone w pełni. I tylko tyle, że te pieniądze tam są. Jeżeli te pieniądze zostaną, to one przejdą na przyszły rok, jak mówił tam pan wójt przed chwilą, i one będą od nowa przez państwa dzielone. One nie przechodzą, że jakby zostało coś na szkołach, na przykład na szkole, nie wiem, na Sobótce tam 1000 zł, na drugiej 10 tysięcy, to te pieniądze nie przechodzą na przyszły rok. One wracają do budżetu, do ogólnego worka i od nowa, jak będziemy teraz, proszę Państwa, uchwalać budżet, będziemy pracować nad projektem budżetu, który Pan by złożył, to będziemy od nowa i tak na dobrą sprawę, czy one zostaną tu, czy zostaną tu, to już nie ma znaczenia, bo one na końcu tak gdzieś zostaną. I dlaczego dla tutaj, tym bardziej, że jest inwestycja zakończona, to uważam, że to jest najprostsze rozwiązanie wziąć z tego, bo wiadomo, że tam już żadnego rachunku do końca roku nie będzie. Wszystko zostało załatwione, droga wybudowana, odebrana, dostaliśmy zwrot, wzrost 105 tysięcy tej inwestycji jeszcze, także tak na dobrą sprawę, ta budowa drogi nas kosztowała 150 tysięcy w całości. Reszta pieniędzy zostało. A teraz jeszcze co chciałem, że w tej środzie do radnego, jeszcze tam było pytanie. I dlaczego tego bardzo im mówiłem? Aha, a jeżeli chodzi o pies, to nie znaczy, panie radny, proszę Państwa, że jeżeli jest zapisane 60 tysięcy, to musi być to za 60 tysięcy wykonane. To jest kwota, którą praktycznie maksymalnie możemy dać, bo jeżeli byłoby to powyżej 61 tysięcy inwestycja, to musi być przetarg. Jeżeli byłby przetarg, to proszę Państwa, procedura przetargowa doprowadzi to do tego, że tego pieca nie będziemy mogli kupić. Może dopiero po nowym roku kupimy. Najpierw musimy zrobić przetarg. Musimy wyłonić, proszę Państwa, wykonawcę i dopiero podpisać umowę, dopiero możemy zawrzeć umowę i on dopiero zleci zrobienie tego pieca. Natomiast do 61 tysięcy 500 zł, bo jest 50 tysięcy netto, plus VAT, do takiej kwoty nie musimy robić przetargu. Możemy to zrobić w ramach zapytania ofertowego i mamy oferty porównania cen. I uważamy, że jeżeli mamy te pieniądze, tej drogi w Lesznie zostają, to już mieliśmy tą kwotę, żeby się nie okazało, że za chwilę czegoś tam znowu braknie. I wtedy, jeżeli tak, no to praktycznie pani dyrektor Sobótki ma możliwość, jak ma pewne pieniądze zabezpieczone i może sobie negocjować, przeglądać oferty, wybrać oferenta już dzisiaj. A 95 tysięcy? A 95 tysięcy? Nie możemy bardzo tam przeprowadzać, to są projekty. Ale to jest to samo, to nie ma żadnej różnicy. Bo tylko ja dopytam, bo proszę pana. Nie, pani dyrektor była pierwsza. Bo proszę państwa, jeszcze państwu powiem, jeżeli wpłyną kolejne pieniądze z płatu, to będzie następna rok. Jeżeli będzie w tym roku, to będzie następna. Bo ta umowa z 2013 roku jest tak zawarta. Tam jest podanie, że około ponad 20% to będzie procentowo wyliczane po odzyskanych pieniędzy. Ta firma pracowała nad tym 3 lata. Po sądach oni mieli od nas pełnomocnictwa i też to nie było dla nich wiadome, że oni, powiedzmy, odzyskali. Bo gdyby nie odzyskali, umowa była tak sporządzona, że nie dostają nic. Natomiast oni działali, żeby, powiedzmy, i tam, i to były odwołania w sądzie administracyjnym, izba skarbowa,
No i oni im się to należy. Mają do końca listopada w tej chwili wystawili fakturę za te pieniądze, a nadal oni pracują i nadal działają, także jest to bardzo wiarygodne, my musimy im zapłacić. Dziękuję bardzo, ja tylko dwa słowa, ponieważ rozmawiałem z grupą pana Odrowskiego, powiedział mi wyraźnie, piec będzie kosztował 42 tysiące złotych około i 9 tysięcy montaż pieca. Zakładam, czyli w granicach tam 50, powiedzmy, 1 tysięcy złotych. No to co sam pani chciała zabrać głos, bo tutaj jest pismo pani też, tak, proszę bardzo, pani dyrektor. Ja miałam dzisiaj fachowca z okolic Poznania, przyjechał pan z Pleszewa. Drugi teraz właśnie wraca z Sobótki, został, że tak powiem, sam przy tym piecu. I no, mam taką smutną wiadomość właściwie, ponieważ nasz piece, które teraz działają i ten na ekogroszek, tak naprawdę to nie powinny funkcjonować. Jeśli można, ten pan przyjdzie z Sobótki, panie przewodniczący, jeśli można tutaj prosić o to, żeby też udzielić temu panu głosu, dlatego że my mamy zabezpieczenie do kotła, który ma moc 100 kW. A tak naprawdę mamy piec, który się nam zepsuł 150 i z tego co wiem, to wcześniej, nie wiem, jacyś chyba pan projektant, pan Odrowski też to mówił, że piece tak naprawdę u nas powinny być 250. Dlatego, że mamy dom nauczyciela, dlatego, że mamy tutaj szkołę i rurami właściwie odpływa nam dużo, dużo, dużo ciepła. Więc dlatego powinno być 250. Było, że po prostu jest jedna 150, która tak naprawdę zimą nie ogrzewała tej szkoły. Tak jak mówię, w domu nauczyciela również są nauczycielki emerytowane, które ciągle też po prostu narzekają. I tak naprawdę, proszę Państwa, te piece, które były podłączone, tak jak mówię, fachowiec przyjechał z Pleszewa, jeden teraz okolic Poznania, drugi. I bym prosiła, żeby fachowiec się wypowiedział, tak, że po prostu nasza ta instalacja, którą mamy do tej pory, tak naprawdę grozi wybuchem. Piec może wysadzić, tak, może coś pana Głupackiego, no ja się po prostu pod tym nie podpiszę, tak? Także prosiłabym, jeśli panie przewodniczący można, jak pan tutaj dojedzie do gminy, tak, bo jedzie z Poznania i był w naszej szkole, żeby się wypowiedział na ten temat, jeśli można prosić. Dobrze, dziękuję bardzo pani. Pan chciał zabrać głos? Panie przewodniczący, szanowni radni. Proszę państwa, my tu nie jesteśmy, żeby nie wiem, teraz przerabiać instalację CO w szkole w Sobótce. My jesteśmy po to, żeby zabezpieczyć pani dyrektor środki na to, żeby to zrobiła. Pani dyrektor, pani dostaje pieniądze, pani ma wysłać zapytania ofertowe i zrobić to tak, żeby było dobrze. Ja, jeśli... Tu radni pani w tym nie pomogą. Czy piec powinien być 250 kW, 150 czy 300? Nikt z radnych nie ma takiej wiedzy. Tak, ale jeśli można, bo tutaj panowie się wypowiadacie, że 40 tysięcy i tak dalej, ale musicie państwo też wziąć teraz pod uwagę, 50 tysięcy, wziąć teraz pod uwagę, że ja muszę projektanta wziąć i rzeczywiście, żeby on zbadał sytuację, zmierzył ile faktycznie te piece, jakie piece, jaka jest instalacja. Bo ja tak naprawdę no, dbam o bezpieczeństwo, że tak powiem, też swoich współpracowników i przede wszystkim dzieci, tak? Dziękuję bardzo. Dwa słowa. Panie dyrektor, uważam, że pan Odrowski jest fachowcem na tyle po prostu, nie robi tylko oczywiście powiedzmy w ogóle w terenie. I uważam, że można mieć do niego zaufanie. Jeżeli ten człowiek mówił, że ten piec wystarcza, to trzeba po prostu zaufać jemu, a nie szukać nie wiadomo czego. Pani odpowiada, pani tu zwróciła się z pismem, jeżeli tu już rozmawiała. Właśnie, no właśnie. Szanowny, powiedzmy, pan wójt Tomasz Pietrzak, wójt gminy Grabów. Wnioskuję o zabezpieczenie środków finansowych tytułem przedpłaty na zakup pieca CO do szkoły podstawowej imieniem Marii Prosińskiej w Starej Sobótce w wysokości 20 tysięcy złotych na rzecz firmy WUK Odrowski z siedzibą na ulicy na Sprzeczna 19 dom, gdzie to stanowi 40% całej inwestycji. Zwracam się z prośbą, bo
potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej. Pani tu podpisuje dyrektor szkoły Anna Kowalczyk. Panie przewodniczący, właśnie, bo jeżeli chodziło o tą 150, tak? Ale teraz mówię, ten piec jest naprawdę, słuchajcie, słaby. No dobrze, to będzie pan odroski. Pani słyszała, co ja mówiłem wcześniej, bo ja teraz nie rozumiem. Kiedy to pismo wpłynęło? Tego 5 wpłynęło. Pani dyrektor, rozumiem, że pani była już po weryfikacji ofert, wybrała pani najtańszą ofertę pana Wrockiego. Tak jest. No bo tak inaczej pani mogła zrobić. Skoro pani wystąpiła konkretnie, nie napisała pani w piśmie, że pani chce 20 tysięcy na piec. Napisała konkretnie. Przedpłatę. 20, przepraszam bardzo, napisała tu pani wyraźnie, że pani chce 20 tysięcy na piec zakupiony u pana Odrowskiego. Oczywiście. To jest jedna rzecz. To już pani nie, ale tutaj, to jedno drugiemu tutaj, przepraszam. Proszę mi pozwolić skończyć, później będzie pani rozmawiała. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pani dyrektor, to nie wiem, czy pani to słucha, co ja mówiłem przed chwilą. Jeżeli te dwa piece w sumie będą kosztowały ponad 60 tysięcy, ja to będzie przetarg. Czy pani tego rozumie? Tak. To pani naruszy ustawę. I pani chce odciągnąć jeszcze to? W tej chwili trzeba kupić ten jeden piec, przyjąć do budżetu, a jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy w przyszłorocznym budżecie myśleli o drugim piecu na spokojnie. Chce pani jeszcze odciągnąć tą procedurę o półtora miesiąca, a chce pani w tej chwili, boi się pani o bezpieczeństwo pracowników, że grozi to jest nielogiczne. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. A potem tylko słowa. Przepraszam, może spokojnie. Jest tam drugi piec awaryjny, który w tej chwili ogrzewa. Ten piec był montowany w 2001 roku do 2006. Jest piec dobry i w tej chwili jest. Czyli jest awaryjny piec. Ten powinien zamontować, ten jest awaryjny. Nie, ale przepraszam bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni radni, pani dyrektor. Dlaczego tu jest teraz mowa o jakichś 40 tysiącach? Czytałem przed chwilą treść uchwały, której jest 60. Drodzy radni, przegłosujmy to. Dobro dzieci jest dobrem nadrzędnym. Skończmy ten cykl. Właśnie. I już może zakończmy tę teczną rozmowę. Dywagacje nie wiadomo na czym. Dwa razy odrzucone to było. Wszyscy wiedzą, jaka jest kwota, jaka jest zmiana. Teraz na prośbę radnego Pawlina wyrzuciliśmy ze zmian to, co budziło jakieś kontrowersje, choć nie wiem, co to było. Przegłosujmy to po męsku i idźmy dalej. Dziękuję bardzo. Ja wie pani, to mnie to zaskoczyła pani wypowiedź. Dlaczego? Dlatego byliśmy, pani poprosiła komisję, żeby sprawdziła mnie. Zawieźliśmy fachowca, który obejrzał, a pani powiedziała tak, nie, pani chce Odorowskiego, bo on tu robi, on wszystko zna, a pani teraz na sytuację. Pani dyrektor, troszkę nie chce. Następna sprawa, pani dyrektor. Pani wystąpiła 20 tysięcy odprawki do pani przedszkola. Dostała ta pani pieniądze 16, bo były pieniądze na koncie. Byłem pani sprawdzić pani księgowy i jeszcze są pieniądze następne na tak. To pani dyrektor, co nie jest tak? Jeżeli my jesteśmy za tym piecem, a pani chce była na Odorowskim, to zmienia pani chce przedłużać sprawę. Nie, wie pani, tak nie może być. Ale panie przewodniczący, jeśli można na chwilę, to panie wicewójcie, szanowni państwo, ja bym chciał powiedzieć może w ten sposób, że tutaj pan wicewójt powiedział, tak, zastępca, że dobro dzieci jest najważniejsze. Zgadza się, tylko po prostu ja bym powiedział w ten sposób, że ubolewam, że dzisiaj tutaj nie ma z nami pana wójta, ale sprawa jest też taka, że tutaj kamera nam rejestruje i nie trzeba tego komentować na zewnątrz. Bo sprawa wyglądała tak, że my tutaj wszyscy solidarnie zgodziliśmy się na zakup tego pieca. Tak. I ten piec powinien być zakupiony już 3 tygodnie temu. Pan Pawlin tutaj przedstawił, jak my to widzimy. To niestety, ale decyzje, ja tak uważam przynajmniej, pana wójta, tutaj panów doradców, spowodowały to, że zakładnikami w tym wszystkim stały się dzieci właśnie. I jakbyśmy wszyscy tutaj logicznie i stanowczo do sprawy podeszli, to ten pies by był już zamontowany na tą chwilę. A tak to się przepychamy i wszyscy chcą być dzisiaj święci. Nie ma tak. Tutaj kamera się rejestruje, można sobie otworzyć i wszystko było zarejestrowane, jak tutaj rada głosowała. My byliśmy za tym piecem już 3 tygodnie temu. Dziękuję. Panie przewodniczący, pan radny Pawlin.
Proszę bardzo. Ja mi się podniosek, bo byłem autorem tego projektu, co Rada przyjęła. I proszę Państwa, po prostu ubolewam nad tym, że tak jak tu mój przedmówca mówił, że społeczeństwo nie jest dziś aż takie naiwne i po prostu, ale to jest, nie ma Pana Wójta, to jest jego problem. Proszę Państwa, jeżeli my na sesji mówimy, że dajemy na to, bo rozumiemy, na co trzeba dać, a na pewne sprawy, co uważamy, że jest to kompetencja Pana Wójta i problem ten powinien załatwić Pan Wójt, po prostu się nie zgodziliśmy, a po prostu opisywanie, tu na sesji mówimy tak, a na fejsach pisanie, że radni na więc nie chciały dać, bo to jest wina radni, żeby Pan Wójt słuchał radni, to ten jedz, to konkretnie kocioł, który funkcjonował chyba już w tej szkole. Proszę Państwa, i dziękuję teraz, przegłosujmy tą uchwałę, nie przepychajmy się, bo po prostu wniosek przez władzę został zaakceptowany i poprawnie została stworzona uchwała. Dziękuję bardzo panu radnemu, proszę bardzo. Ja potwierdzam, przyjmuję do wiadomości to, co radny pan powiedział. Przegłosujmy, drodzy państwo, co powołajmy się. Dobrze, dziękuję bardzo panu radnemu. Ja nie przeczytałem. Panie przewodniczący, po drugie mamy pieniądze kredytowe. Wójt nie musi się nas pytać. 20 tysięcy jest upoważniony, na ten pieniądze mu dać. Inne pieniądze, na przykład robiona była tam dokumentacja, tam projekt na amfiteatr, 27 tysięcy, nas się nie pytał. I poszło. Wydana komunalki, ponad 50. I tu taki problem nie było, to powinno być w gronie Wójta załatwiona ta sprawa, bez żadnych przepychanych. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo. Ja się proszę odniosę. Ja się może odniosę do wypowiedzi pana radnego Starczyńskiego. Panie radny, proszę państwa, państwo radni, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe, to akurat tutaj się czuję kompetentny, bo ja zaraz zrobiłem i te pieniądze, nie, ten wydatek się nie mieści w tych wydatkach zarządzania kryzysowego. Dobrze, ja dziękuję bardzo, ale ja odpowiem. Tak, ale tylko to powiem, bo tam nie skorzystałem. Przepraszam, panie przewodniczący. Mam uchwałę. Dobrze, mam uchwałę. Kolegium Regionalnym Podatkowym. Proszę państwa. Ogłaszam przerwę 10 minut. To jest po pierwsze, żeby umieścić w tym zapisie uchwały, że przeznaczamy jako rada pieniądze 60 tysięcy na zakup pieniądza i zainstalowanie i montaż tego pieniądza, tak? Żeby to było uściślone, żeby nie było, że mam na zakup, a nie mam na zamontowanie. Tak? I jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo tutaj boli, muszę to powiedzieć, niech Państwo wiedzą. Mieliśmy tydzień temu bodajże zebranie Komisji Oświaty. Później po zebraniu komisji radni, którzy byli obecni na komisji i nieobecni, a należący do klubu radnych, pojechali na spotkanie z rodzicami do Sobieski Starej, a my, powiem szczerze, czuję bardzo ogromny żal, że jesteśmy dla ludzi, dla społeczeństwa z naszego rejonu, i nie wiedzieliśmy o takim zebraniu i o tym, o obecności radnych z klubu. Więc moje zdanie jest takie, jeżeli ktoś grzebie na czyimś terenie, a my nie mamy do tego dojścia. I nie jesteśmy zaproszeni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja tutaj chcę odnieść do tej części, o której pani Baraniak wspomniała, o instalacji pieca. Dzisiaj to wygląda raczej tak z tego, co się orientuję, że
firma, która go produkuje, przyjeżdża, montuje go i za to daje gwarancję, za to odpowiada. Także myślę, że to trzeba mu to zapytanie ofertowe uwzględnić. Zapis w ustawie w uchwale nic nam nie da. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, jak Pan traktuje resztę radnych? My też chcieliśmy na takim spotkaniu, nie byliśmy poinformowani, czy powinien Pan coś powiedzieć, zadzwonić, poinformować. Tylko traktujecie dobrze swoją osobę, która jest klubiką. Taka jest prawda. Nie jesteśmy informowani o niczym. Jakie dokumenty do biura rada wpływali, poczta czy coś, jakieś informacje, nie wpadamy. Tak to prowadzi. Jak to wygląda? Następna sprawa, cisza. Nadzwyczajna, nagle zwołana. Dobrze tutaj wójt wprowadził ten punkt o zmianie do budżetu. Czy ta sesja o zmianie wynagrodzenia wójta mogła się odbyć w normalnym trybie, bez sesji nadzwyczajnej, nawet w grudniu? Myślę, że w grudniu jakaś sesja będzie. Po co to wszystko? Dziękuję bardzo. To jest Pana zdanie, Panie Radny. Znaczy moje zdanie, ale dlaczego Pan nie zaczyna? Pan nie powie, że to jest nieprawda, bo jest to prawdą oczywiście, że Pan nie informuje wszystkich radnych. Proszę Pana, Panie Radny. Tu Pan chce wyjaśnić pewne sprawy, ja również wyjaśnię, ale to tak Pan, że Pan będzie równo wszystkich traktować. Ja chciałem to wyjaśnić Panu, Pan Barania. Tak, bardzo proszę. Jest taka sprawa, ja byłem w środę w Urzędzie Gminy, w Pani Wajdzińskiej. Ja byłem Pana Przewodniczącego. Była Rada Rodzin i Rada Rodziców, bo dzisiaj jest o znacznym jeszcze zdanie Rady Rodziców. Ktoś radny może, jak by chciał, to nie wiedzie. No i wtedy jak to było na ale nie ma sprawy, ale to, czy ja pracuję, czy nie pracuję, to jest moja sprawa. Ja sobie tak zorganizuję czas, że mam czas i na sesję, i na pracę, i na rodzinę. I niech Pana to nie interesuje w tym momencie. Chodzi mi tylko o to, że Pan Przewodniczący był na naszej komisji i nawet nie nadmienił jednego słowa. Wykluczył po prostu siódemkę radnych, nie ma ich. Tak? To wyjaśniam Pani, że naprawdę my nie wiedzieliśmy, powstała... I Pan też nie wiedział, tak, Panie nie wiedziałem. No to skąd się Pan tam wziął? Ja? Pani, pytanie Pani to jest, wie Pani, dla krasnoludków, nie dla ludzi inteligentnych. Niech się Pan liczy ze słowami, nie Pani opisa. Ale ja Pana bardzo proszę, ja powiem Pana do porządku przyjmować, Panie Tomczyk. Ja Pana przyjmować. Bardzo proszę. Przepraszam, ja chciałam Panią z Rady Rodziców poprosić. Tak, to po prostu jak to wyglądało, bo myśmy tutaj jesteśmy oskarżani o rzeczy, które nie miały miejsca. Bardzo bym Panią prosiła o zabranie głosu. No ja właśnie chciałam się ustosunkować, że to wyszło nagle, to przyjazd radnych. Ja prosiłam tylko Pana Przewodniczącego, żeby przyjechał, a że przyjechał tam... To jest najważniejsze i szybko trzeba działać czasami. Tylko o przekazanie, bo rodzice nas też atakują i nie miałam wpływu, kto przyjedzie. A że no, na tą chwilę akurat tu kilku jeszcze spotkałam i ci panowie przyjechali. Nie, ja też nie informowałam wszystkich. Może to moja wina jest, bo to wyszło nagle, bo akurat tego dnia było spotkanie klas, rodziców klas w szkole i dlatego właśnie postanowiłam, że akurat ci rodzice przyjdą do szkoły, więc to tak wystąpiło. Dziękuję bardzo, bardzo przepraszam. Nie, to nie, nie, nie obrażając. Dziękuję bardzo. Myślę, że Pani wyjaśniła niebudzący wątpliwości, jak to powstało. Tak. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, no nie opowiadajmy sobie bajek, że pewna grupa ludzi potrafiła się zorganizować, pojechać do Sobótki, a dla tej grupy nie było żadnej informacji. No nie opowiadajmy sobie takich bzdur. Także trzeba też podziękować Radzie Rodziców. Ja to uważam, że o takich rzeczach ważnych, gdzie na przykład telefon mój działa 20 minut. Ale to nie było zorganizowane z nie, Pani Czuszkiewicz, ja akurat w tej chwili nie ogólnie do Pani, tylko ogólnie chcę powiedzieć, że telefon mój działa 24-godzinowe i powinien nam być poinformowana o takich rzeczach. Tym bardziej, że nie wiecie Państwo wszystkiego. Bo ja osobiście też dzwoniłam, nie jest to miejsce, żeby pomóc na szkole i pani dyrektor i dzieciom w tym, żeby było ciepło. Więc czuję tutaj naprawdę ogromny żal. Ale dziękuję bardzo, tutaj nie ma ogromnego żalu. Bo wcześniej ogromny była akceptacja odnośnie pieta. Rada zaakceptowała.
panie przewodniczący, mam do pana prośbę, niech pan już to podda pod głosowanie. Mamy godzinę 11:17. Jeżeli to przegłosujemy, to pani dyrektor jest jeszcze w stanie dzisiaj rozmawiać z kimś i zamawiać. Właśnie, bo nie. Tak, ja się jeszcze raz. Ja się jeszcze chciałam spytać, tylko jedno pytanie zadać. Czy tutaj te pieniążki na pies i wszystkie podległe tam wymiany na piecu, razem to wszystko może być, tak? Nie tylko, że piec. Tak, proszę pana. Tak, jak to musi tłumaczyć. Dziękuję. Dobra, obiecamy, żebyśmy wszystko starali w tej gminie. Ale panie radny, jeździliśmy do gminy. Szanowni Państwo, to może ja powiem tak. Praktycznie w klubiku teraz nie jestem, ale jestem członkiem Komisji Oświaty i też przykro mi było, jak zostało zorganizowane spotkanie tutaj z nami i cieszyłem się tutaj na tą wieść, że w końcu podejmiemy decyzję odnośnie tego pieca. Ja też nie mam tylko tutaj takich obowiązków, że tutaj w gminie przesiedzieć, bo mam też swoje życie prywatne. I tutaj, żeby przyjechać na godzinę 8, to też musiałem się dobrze wcześniej rano pospieszyć i swoje obowiązki wykonać. Przyjeżdżam na 8 rano, no przykro mi było, że zabrakło czasu, że pana wójta z nami nie było. Nie miał kto z nami bardzo rozmawiać, bo po prostu, no też nam stronę sobie tutaj, nie wiem, panowie lekceważą czy jak, no po prostu my tutaj poprosiliśmy i panią dyrektor i mieliśmy panią Monikę, tak, teraz zespołu szkół, jako tutaj główną księgową. Próbowaliśmy różnych rozwiązań, ale no nic się tutaj nie stało przy tym stole po prostu wynegocjować. A to, że później to spotkanie odbyło się tam, to po prostu to już, ja już byłem w samochodzie, jechałem do domu na dobrą sprawę, to tak samo z siebie jakoś po prostu i to tutaj ja bym nie odbierał tego tak, że ktoś to pominięty. No. Dobrze, dziękuję bardzo panie radny. Panie wójcie, już pani. Ja tutaj w imieniu swoich własnych i większości radnych pieniądze na piec zostaną przekazane, ale to, jak pani dyrektor ich wykorzysta, to już jest spoczywa na nim. To jest jej odpowiedzialność, jej kompetencja i w zakresie innych sytuacji. My nie będziemy tu odpowiadać za to, czy piec został zgodnie z normami podłączony, czy też nie. No to odpowiada nadzór i tutaj no walczy o pieniądz publiczny, o to, żeby był właściwie wykorzystany i naprawdę dziwię się państwu, że zezwalacie na to, żeby się chcieli uczestniczyć w tym razie. Co tak, państwo radni, śmiechamy tylko to wam nie odpowiedzieć na pytanie rodziców. Nie tworzyć jakąś tam koalicję, tylko odpowiedzieć na pytanie rodziców. Szanowni Państwo, przygotujemy do głosowania w sprawie Miasta Gminy Grabów na 2016 rok, a konkretnie oczywiście między innymi oczywiście odnośnie tego pieca. Kto jest Państwa za? Proszę podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała. Ja bardzo poproszę.
bardzo dziękuję Państwu radnym, że przygłosowaliście. Szkoda, że troszeczkę tak późno, bo po 3 tygodniach, ale lepiej późno niż wcale. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Przepraszam bardzo, muszę skomentować. Jeszcze tutaj mamy tutaj człowieka, który... Tak, bo tak się... Nie. To nie jest tak, że każdy z ulicy fachowiec może przyjść i wam teraz przedstawiać swoją reklamę swojej firmy. To jest niezgodne. Dziękujemy bardzo. Ja chciałem się odnieść. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja kompletnie nie rozumiem tej chwili pani dyrektor. Powiem dlaczego. Ustawa o zamówieniach publicznych mówi wyraźnie, że jakie trzeba kroki poczynić, żeby powiedzmy wystąpić z ofertą do firm, w tym przypadku akurat wykonanie pieca. To przecież pani dyrektor musiała te oferty przygotować i w te parametry, to rozumiem, że pani tego nie zrobiła. Pani dyrektor, czy pani zrobiła te oferty? Mam pytanie, bo pani miała obowiązek przygotować zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, przygotować oferty, określić parametry, jakie tam mają być, jakie ten piec ma spełniać, jakie warunki tam, lewy, prawy, coś tam, jaka tam ma być moc tego pieca i pani na podstawie tego powinna wysłać oferty do producentów tych wiedzy czy wykonawców. I teraz pani już to powinna wszystko mieć, wybrać gotowe, powinna w tej chwili pani wybrać już tą ofertę i dzisiaj czekać na decyzję, od razu powiedzmy zlecić już to wykonanie tego pieca. Natomiast jeżeli pani napisała pismo do pana Odorskiego, no to już pani tą ofertę wybrała. Mogę też. Teraz jak pani sprowadziła jeszcze fachowca z parametrami, to ja już teraz kompletnie nie rozumiem. To ja się już odsumuję, ponieważ słuchajcie państwo, ofertę można sobie składać, tak? I zapytań ofertowych było bardzo dużo i złożyliśmy. Tylko słuchajcie kochani, moi drodzy, jeżeli przyjeżdżają fachowcy i właśnie dzisiaj przyjechał jeden od rana, teraz drugi i bardzo mi przykro, że państwo tutaj ktoś zrzucił hasło, że ktoś z ulicy i tak dalej, bo to jest fachowiec. I teraz, jeżeli zobaczył te warunki, które są w kotłowni, to niestety, ale każdy mnie to uświadamia, że to po prostu nie nadają się te warunki do tego układu zamkniętego i że trzeba przeinstalować, wyremontować. Dobrze, dziękuję bardzo pani dyrektor, bardzo proszę. Także to się zmieniło. Pani dyrektor, nie chodzi, że to jest ktoś z ulicy, ktoś nie jest fachowcem, tylko nie każdy, kto ma firmę, może przyjść i się tu reklamować. Wszyscy muszą być traktowani równo. W myśl nie łapmy się za słowo. Nie będę właśnie łapał. Pani dyrektor, pani już ma zielone światło. Bardzo dziękuję. Proszę i za bardzo. Ja chcę podziękować bardzo za tą decyzję. Ja też już państwu podziękuję, bo akurat w dalszej części sesji, czyli obniżenie pensji wójta. Ale pan nie będę uczestniczył, bo... A nie, nie. A dlaczego pan nie uczestniczył? To będzie tutaj przyjemność dla nas, że pan będzie. Nie dziękuję bardzo państwu. Oczywiście, co możliwe, mamy załatwione. Tak, tak. Do widzenia. Przechodzimy do punktu następnego. Ja jestem też pracownikiem, nie komentuję decyzji. Ale chwileczkę. Przechodzimy do punktu następnego. Trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Grabów. Proszę panią wiceprzewodniczącą radę o przedłożenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia pana wójta. Uchwała Rady Gminy Grabów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Grabów. Ale panie przewodniczący, słuchajcie, bo każdy radny ma ten projekt, a wy nie macie, także no. Ale wy nie chcecie zabierać. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 8 ustęp 2 oraz artykułu 36 ustęp 1 od 1 do 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
samorządowych Rada Gminy Grabów uchwala, co następuje. Ustala się wynagrodzenie wójta gminy Grabów Tomasza Pietrzaka w wymiarze miesięcznym jako sumę obliczoną według następujących składników. Wynagrodzenie zasadnicze 4200, dodatek funkcyjny z podłogi, dodatek specjalny 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 860 zł, dodatek za wieloletnią pracę 20% wynagrodzenia zasadniczego 840 zł. Traci moc uchwała nr 3/10/14 Rady Gminy Grabów z dnia 18 grudnia 2014 roku. Tutaj chciałabym poprawić 18, to jest sprawdzane w biurze rady i tu już jakiś się konflikt prawda? Powinno być 18 w sprawie wynagrodzenia wójta. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Uzasadnienie do uchwały. W sprawie wynagrodzenia wójta gminy Grabów. Artykuł 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. ustalanie wynagrodzenia wójta. Taką kompetencję dla Rady Gminy zastrzega również artykuł 8 ustęp 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. Zasada wynagradzania pracowników samorządowych. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych, w tym również wójta, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Wynagrodzenie wójta gminy Grabów zostało określone w oparciu o załącznik nr 3 do wyżej wymienionego rozporządzenia, które określa warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego. Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku burmistrza zgodnie z tabelą pierwszą wspomnianego załącznika nr 3 w gminach do 15 tysięcy mieszkańców mieści się w przedziale od 4200 do 5900. Natomiast stawka dochodu, przepraszam, dodatku funkcyjnego nie może przekroczyć 1900 zł. Artykuł 36 ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że wójtowi, starości oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny. Dodatek specjalny jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta i zgodnie z paragrafem 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych i jego wysokość przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nie przekraczającej 40% łącznie wynagradzania zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta zgodnie z artykułem 36 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych jest dodatek za wieloletnią pracę, którego minimalna wysokość wynosi 5%, a maksymalna 20% miesięcznego wynagrodzenia. Artykuł 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że maksymalne wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Kwota bazowa dla osób zajmujących stanowiska kierownicze zgodnie z ustawą budżetową na rok 2016 wynosi 1766 zł 46 groszy. W świetle wyżej wymienionych przepisów wynagrodzenie wójta po uwzględnieniu wszystkich składników nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej, a więc kwoty 12 365 zł 22 groszy. Dopuszczalność obniżenia wynagrodzenia wójta w oparciu o powołany przepis 18 ust. 2 punkt 2 ustawy o samorządzie gminnym jest obecnie w orzecznictwie akceptowana. Początkowo sądy administracyjne opowiadały się za zakazem takiego obniżania,
wynagrodzenia, w tym uzależniając go od pisanej zgody wójta wynikającej z artykułu 29 paragrafu 4 i 5 kodeksu pracy. Sąd Najwyższy natomiast od początku konsekwentnie prezentował pogląd przeciwny, opierając się przede wszystkim na ogólnych zasadach prawa pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 roku. Może to, są wyroki sądu. W rezultacie sądy administracyjne przyjęły linię orzeczniczą Sądu Najwyższego i aktualnie uprawnienie Rady Gminy do podjęcia uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia wójta nie jest kwestionowane. Podstawą obniżenia wynagrodzenia wójta gminy Grabów stanowią nieprawidłowości i uchybienia wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz naruszania procedur kontroli wewnętrznej ujawnione podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach od 14 kwietnia do 25 maja 2016 roku oraz przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, wykazane w protokole kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 października 2016 roku, przekazanym przewodniczącemu Rady Gminy oraz przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabów w dniu 14 października 2016 roku. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi odpowiedzialność za ujawnione naruszenia ponosi m.in. wójt gminy Grabów Tomasz Pieczek. Spośród wielu naruszeń wykazanych w wystąpieniu pokontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zarzuty dotyczące wójta gminy Grabów odnoszą się przede wszystkim do spraw wynikających z wykonania budżetu ujętych na stronach 25, 35, 18 zarzutów oraz spraw w zakresie gospodarowania nieruchomościami ujętych na stronach 38, 39 tego wystąpienia i w zakresie wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 października 2016 roku stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia przedmiotowej uchwały. Zważywszy na to, iż wójt gminy Grabów Tomasz Pieczek nie złożył wyjaśnień podważających zasadność poniesionych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi zarzutów, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i znajduje potwierdzenie w ustaleniach przedłożonego Radzie Gminy Grabów. Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 października 2016 roku. W załączeniu wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 października 2016 roku. Uzasadnienie podpisali Ilona Dyrkowska, Andrzej Starczyński, Leszek Grubelny, Pawin Henryk, Czesław Krawczyk, Kieranin Wawrzyniak, Marcin Bijewski, Drozdowski, Józef. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Wiceprzewodniczący, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia pana wójta. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Nie słyszę. Wobec tego... Czy jeżeli państwo sobie życzą, ja mogę przeczytać te... Każdy ma to. Jest. A jeżeli najważniejsze, ale to najważniejsze, tam 3 czy 4, które są konkluzje. To konkluzje. 18 zarzutów nie będę wybierać. No nie, nie. Mogę przeczytać to. Nie, to całość to nie ma sensu. 6 stron. Nie, nie, to nie ma sensu. Ktoś z państwa bardzo proszę. Szanowni państwo, ciężko cokolwiek powiedzieć, jak to jest, na mnie pana wójta nie ma. To pytanie, dlaczego go znowu nie ma? Tak, i ja bym może tutaj wnioskował, żeby to jednak odłożyć na następną sesję, bo też mam tutaj sporo pytań do pana wójta. Przygotowałem się po prostu na dzisiaj, ale no, nie ma z kim rozmawiać. A po prostu my tutaj mamy 34 strony uzasadnienia. Są rzeczy, o których my wiemy, a tutaj państwo nie mają wiedzy, tym bardziej społeczeństwo na zewnątrz. I uważam, że tutaj to powinna być właśnie taka konkretna dyskusja i powinniśmy to uzasadnić, z czego ta decyzja tutaj się wzięła. Bo powiem w ten sposób, że tutaj dużo jest takich czynników decyzji pana wójta i takich różnych spraw, które zostały prowadzone na boczne tory. I do tej pory jakoś nie ujrzały światła dziennego i o tym wypadałoby porozmawiać i tutaj przedstawić państwu. No nie wiem, może w tej sytuacji niektóre tutaj
zdarzenia miały miejsce jeszcze w ubiegłym roku i może w tej sytuacji tutaj pan były przewodniczący by nam coś powiedział, pan Michał Stopiński, bo uważam, że tutaj jest dużo wątków takich, o których powinniśmy wiedzieć. Okej, się napisał. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Ja oczywiście składam wniosek o odłożenie z dzisiejszego porządku obrad i przeniesienie na następną sesję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo pan radny Pawin. Proszę państwa, tą uchwałę podejmiemy dzisiaj, to nie jest wiadomo, bo już raz podejmowaliśmy, po prostu wojewoda, bo to będzie ją, idzie do wojewody ta uchwała i wojewoda ją rozpatrzy, czy teraz w tym czasie jest zasadna, czy niezasadna. Bo proszę państwa, że tamtą uchwałę wojewoda raz podejmowaliśmy, zdaniem rady, proszę państwa, nie czarujmy się, że tak. Jak każdy człowiek ma zwolenników i przeciwników, my nie robimy to przeciwko wójtowi, tylko dla dobra gminy Kraków. Proszę państwa, że wójt rozrzuca na lewo i na prawo, proszę państwa, inwestycji praktycznie zero. Jedna inwestycja, co gminę kosztowała 150 tysięcy złotych tylko, bo resztę przyszło z Łodzi, była tańsza, mówię o drodze leśną. I nic więcej, po prostu tak, wójt, czy to jednej całej rady, wójt nie słucha. Jeżeli my wskazujemy, że ma zrobić tą drogę, to on robi tą, którą panu wójtowi się podoba, a nie na. I po prostu to wynagrodzenie, to po prostu wyszło znikąd. Najpierw wójt dostał za wysoko, a człowiek do śmierci się uczy. I teraz, proszę państwa, jeżeli jeszcze kiedyś w życiu przyjdzie mnie decydować, jak będzie nowy wójt, to ja dzisiaj kandydatom w wyborach się zapytam, za ile on będzie w gminie Grabów pracował. A zazwyczaj tamten miał tyle, to temu też damy tyle. Ja mówiłem przedtem i teraz mówię, że tamtym na to uposażenie poprzednim, już nie mówię o osobę tylko o wójta, na to pracował 20 lat. Po 20 latach pracy doszedł do tego pułapu. A my zaraz panu wójtowi daliśmy tyle, bo miał tak wspaniale, mam inwestycje, na robić wszystkiego. Rozrzuca na lewo i na prawo. Brakuje pieniędzy w budżecie, proszę państwa, na wynagrodzenia. W jednym zakładzie 101 tysięcy, w drugim 149, w trzecim 143. Właśnie dlatego i odnośnie tego wieca się przewlekło, bo pan wójt chciał przy upieczeniu chleba upiec jeszcze trzy placki. I to mu nie wyszło, bo my myślimy, gdzie rozdawać pieniążki, że gdzie dawać, a gdzie rozdawać. I my chcemy dać, żeby ta gmina funkcjonowała do dobra społeczeństwa, a nie tylko się dorwać jak najwięcej do siebie. Ja, moje zdanie jest takie, nie wstydzę się tu i nie wstydzę się nigdzie tego powiedzieć. Rozrzutność tej gminy za tego włodarza jest bardzo wielka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, na pewno by była jeszcze większa, gdybyśmy w odpowiednim czasie nie zareagowali. Jak państwo wiecie, jaka była sytuacja, nie pytając się nikogo, oczywiście 6 października w ubiegłym roku kazał wycelić Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Tak samo była sytuacja, nie pytając się nikogo, chciał zrobić amfiteatr w Grabowie w parku, który miał kosztować 1 200 000, to kosztowało 27 tysięcy. Nie mówiąc o wielu innych sytuacjach nietrafionych, absolutnie nie liczył się z radą. A gdybyśmy, proszę państwa, przegłosowali tą sytuację o gminnej spółce, po prostu oczywiście na bazie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, to by była wielka tragedia, bo wycena była na 52 miliony złotych, powiedzmy, majątku po prostu oczywiście Gminnego Zakładu, a obligacje i kredyty mógł zaciągać do 50 milionów, proszę państwa. To jest tragedia do wartości. Kto ma te szare komórki, jest inteligentny, to sobie zdaje sprawę, czym to groziło. Mało tego, gdybyśmy powiedzieli, to poszedł, ja nie wiem, ile by kosztowała powiedzmy oczyszczalnia, ile i tak dalej, a obligacja to ma do tego, że za przykładu oczyszczalnia w Sobótce, wartość 5 milionów złotych, ale jeżeli idą w obligacje, to jest wartość może być 2, 3 i tak dalej. Chodziło o to, żeby wyprowadzić powiedzmy pieniądze. Wtedy by były inwestycje, tylko gminy Grabów by nie było. Na tym polega sytuacja. My nie załatwiamy jakiegoś partykularnego własnego interesu, załatwiamy dobro gminy. Co mówiliśmy, że trzeba pojechać, zobaczyć, gdzie droga, czy inne sprawy i tak dalej. Na tym polega sytuacja. My tego nie kwestionujemy, ale kwestionujemy powiedzmy rozrzutność. Proszę sobie wyobrazić, 54
tysiące złotych, powiedzmy, do Żynki. Rozmawiam z wójtem po prostu, oczywiście, w gminie. Świnice, mówi, dożynki mnie kosztowały 5000 zł. Liczyłem, na dożynkach było 600 osób, wszyscy mieli jedzenie. A tutaj co było? Zapytajcie się, proszę Państwa. I tak mogę mnożyć, mówić po prostu o pewnych sytuacjach. To my mamy dać przyzwolenie na pewne sprawy? Owszem, my je damy, a pozyskanie środków unijnych po prostu. Ja już nie mówię, kto został zatrudniony i tak dalej, nic nie zostało. Na tym polega sytuacja. To co my tu mamy przychodzić po prostu i dietę brać? Za to, żeby po prostu nas, jak mówiłem kiedyś, mieszkańcy wywieźli na taczkach, że takich radnych to my nie chcemy znać w ogóle? O tym trzeba pomyśleć. I my dlatego, powiedzmy, stawiamy sprawy. Mieliśmy zaufanie do tego człowieka, ale ono się skończyło momentalnie, po prostu jak nie słuchał rady, tylko własny, partykularny interes i pewnej grupy zakłada. Proszę bardzo, kto z Państwa chce zabrać głos? Trzeba poddać pod głosowanie. Tak, tak, ale czytam się, zaraz podam tak. To może jeszcze ja podniosę, ale to... Tak, no to proszę bardzo. To, szanowni Państwo, ja jeszcze raz podtrzymuję swój wniosek, a żeby jednak tą decyzję odłożyć na następną sesję, powiem może w ten sposób, że jak tutaj Państwo widzą, nie chciałbym się też narażać może zbytnio, ale to, co czuję, to powiem. Że ja to odbieram w ten sposób, że jak do tej pory pan wójt tutaj był wytrawnym łowcą głów, bo tak można by to ująć, bo ludzi z doświadczeniem zasłużonych w tej gminie to tak za burtę wyrzucaliśmy, zresztą pan wójt raczej decyzje podjął takie. Rada zapłaciła za tych ludzi i po prostu grube pieniążki, bo było to niezgodne z prawem i słusznie się tym ludziom należało odprawy. A teraz po prostu sytuacja nam się odwróciła w ten sposób, że pan wójt tutaj jest jakby zwierzyną i tutaj normalnie ironia losu, bo tutaj powinien być z nami przynajmniej tak jak ja bym chciał tutaj kilka pytań zadać, nie ma z kim rozmawiać. No nie powinno tak być. No. Dlatego jeszcze raz apeluję, odłóżmy to na następną sesję. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja bardzo proszę. Kolego radny, słuchaj, to jest taka sprawa, że ja tego wniosku twojego mówię otwarcie, że nie poprę, z tego względu, że odnośnie nawet tej skargi w szkole, po prostu to nie jest to, bo my odłożymy na drugą sesję i nie mam pewności, że pan wójt będzie obecny. Po prostu na dużo komisjach, co było, dotyczyły pytania do pana wójta, też był nieobecny. A uchwały się podejmuje, rada podejmuje. I zazwyczaj, jak ustalaliśmy pensję tamtemu wójtowi, to choć on był, to nie uczestniczył w tej, po prostu nie słuchał, jak podejmowaliśmy decyzję odnośnie jego wynagrodzenia. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja tutaj odnoszę się do Państwa z panem szacunkiem, że tutaj Państwo umiecie powiedzieć w pewnym momencie stop, ale po prostu też wierzę tutaj w tą radę i tak powiem kolokwialnie, że sprawa wygląda tak, że po prostu nie ma innej możliwości. Ja doskonale o tym wiem, że Rada Gminy w Grabowie po prostu chwyci byka za rogi, czy wcześniej, czy później. Także uważam, że tutaj pan wójt powinien być z nami. Powinien wysłuchać to, co mamy do powiedzenia, bo taka sytuacja, że my tutaj obcinamy pensję, to jeszcze tym bardziej nasze relacje się zaobią, konflikt będzie narastał i my tutaj nic nie zbudujemy. No, musimy sobie niektóre sprawy wyjaśnić. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, teraz odpowiedź. Chciałam poprzeć tutaj kolegę radnego Sławka Jędrzejczaka, bo nie robi się takich rzeczy. Sprawa, która dotyczy głównie i tylko i wyłącznie wójta i jego wynagrodzenia, nie ma osoby zainteresowanej, nie robi się takich rzeczy. Dziękuję bardzo. Proszę, jak pan woli nie da, się nie podróżcie, ale pan woli nie da, to nie na urlopie. Pan wójt sobie nie życzył, to no nie musi być, to fakt. Druga sprawa to jest taka, że my mieliśmy kontrolę, to znaczy komisji planu i budżetu i chcieliśmy zobaczyć, co się dzieje z domem seniora. Bo coś się dzieje.
bo od mieszkańców tam, że są stuki, puki i tak dalej, więc przewodniczący zaproponował, że pójdziemy. No szkoda, że nie ma tego Jana drugiego zastępcy wójta, bo najprawdopodobniej on tak zadecydował, nie ma takiej opcji. Nie można wejść do tego pomieszczenia. A dlaczego? Przecież to nie jest prywatny folwark wójta, załóżmy pana Pietrzaka, czy on chce wejść do swojej stodoły, obory, domu, czy gdziekolwiek indziej do swojego budynku. To jest budynek Urzędu Gminy. Jeżeli nas jeszcze raz postawi przed faktem dokonanym, bo ja nie ukrywam, że głosowałem za spółką, ale ja nie widziałem aktu notarialnego. Kto ma być, kim ma być? Czy u nas nie ma ludzi, którzy skończyli studia i tak dalej, żeby oni ukończyli kurs 3-miesięczny? Przechodząc w spółkę, to trzeba, to jest okres półroczny, a nie okres z dnia na dzień. Z dnia na dzień to chce się oszwabić kogoś, oszukać, czy w jakiś sposób zamydlić, czy żeby jakaś tam sytuacja się rozpłynęła. Nie można tego robić. A tutaj następną sprawą, ja nie wiem. Nie wiem. Pytaliśmy się, nikt nic nam nie odpowiada. Co się tam dzieje? To może ludzie wójta wiedzą, brak mi wójta. Nie wiem, może ci nie chcę takiego pytania zadawać, może wiecie. Jeżeli ktoś wie, ja przepraszam, że tak patrzę kolego na ciebie, ale to nie znaczy, że ty musisz wiedzieć, bo ty możesz tak samo nie wiedzieć jak ja. Bo tak samo byłeś, widziałeś i... No trudno, no to nie ukrywam, że Leo nam przykro jeszcze nie skończył. Jeszcze nie zdążyłem, ale akurat chodzi o to, że przykro nam było, my nie chcieliśmy ukraść niczego wynieść, po prostu zobaczyć, no co się tam dzieje. No, ściany, może jest jakaś gładź, może malowanie, dlaczego my nie możemy wiedzieć? Przecież my powinniśmy to wiedzieć, a nie takie zesłyszenia są. Fakty, że GOPS ma być przeniesiony gdzieś tam do innego budynku. No ale dobrze. Dlaczego ci ludzie, oni nie mogą tu być, tu wchodzić, żeby wójt widział, komu się daje? Czy ktoś korzysta z tego? Jak korzysta? W jaki sposób? Bo ja uważam, że część ludzi oczywiście weźmie te dary, pójdzie, sprzeda. Ale przynajmniej 30 czy 40% jest ludzi, którzy żyją na skraju ubóstwa. I im to jest potrzebne. I dlaczego? To oni też głosowali na wójta. Po co wypychać tych ludzi w inne miejsce? Tym bardziej, że na piętro. Tam nie ma... Gdzie winda nie działa i w ogóle, a są ludzie różni. Ledwo wylezie za przeproszeniem tutaj o lasce, a co się będzie działo tam? A kto da upoważnienie do tego, że ta winda jest dobra, czy coś takiego? Tam prawdopodobnie ona stoi tylko i ona jest nieużyteczna. Dlaczego wysuwa się ludzi, którzy byli mu pomocni, temu człowiekowi? To część z tych ludzi głosowała, bo oni liczyli na to, że ten wójt będzie chciał być bliżej nich. A senior Wigor? Na dole. Senior Wigor jest na dole, a to ma być u góry. A także sytuacja, nie wiem. Dla mnie to jest taka paradoksalna wodą. Powiem, że ja nie chciałem naprawdę nic tam ukraść. Przewodniczący powiedział, no to pójdziemy, zresztą poszliśmy wszyscy. Zdziwienie. Ja, jeżeli kilka razy nas pan wójt postawił przed faktem dokonanym, w którym bardzo szybko, czasami żeśmy podejmowali taką pochopną decyzję. Wstydzę się za niektóre decyzje podjęte też przeze mnie. Wstydzę się. Dobrze, dobrze. Ale powiem tylko jedno. Nie jestem odważny. Nie to taki facet, czy taki. Ja nie wstydzę się mu powiedzieć, bo przyznanie się do błędu to jest odwaga, a nie tchórzostwo. I dziwię się, że stawia nas się w takiej sytuacji, w sytuacji niewiedzy. I co my mamy później zrobić? Dlatego ja uważam, że podejmuje się decyzję. Nie chciał być pan wójt. Proszę bardzo, jego sprawa. Na pewno zagłosuję na dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. No trudno, żeby mu dało, że nie wiem, co będzie w tym tamtym budynku. Już by było, że tak powiem, jawne oszustwo państwa. Jest tam planowane przeniesienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ja to potwierdzam.
dlaczego, to nie odpowiem, bo to jest decyzja pana wójta, ale myślę, że to jest decyzja uzgodniona łącznie z panią kierownik. Bo pani kierownik jest również szefem instytucji i w jakiś sposób tam sobie to uzgodnili i przenieśli. Także takie dlaczego, no to już trzeba było rozmawiać. Jeżeli chodzi o windę, to co wiem, to odpowiem. Jeżeli chodzi o windę, to ona jest na pewno sprawna, bo ona musi mieć jakieś rozlegalizacje. Ona była założona dla osób niepełnosprawnych. Nie, bo jest po prostu niepodłączona, ale... Ale 7 lat nie używana. Nie, nie, ale jest. Przepraszam, ale proszę mi pozwolić, bo jak wiem, co mówię, a nie mówię, co wiem. Panie prezesie, to jest zasadnicza różnica. Co roku jest obowiązek legalizacji robienia przeglądu i było to robione. Także żona nie jest włączona, nie podłączona, ale jak przyjechał konserwator, to wszystko sprawdzi. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o sprawę tych salczych osób, ja nie wiem, jak państwo czytaliście, macie, może jedni znają, może nie, jeżeli chodzi o ustawę o opiece społecznej. Tam są osoby w godzie, które powinny jeździć w terenie. Bo tam się robi wywiady środowiskowe, nie za biurka, proszę państwa. I się jeździ w teren. Zresztą te panie z GOPS-ów mają dodatki za pracę w terenie po 250 zł. Mają ryczałty na samochody, żeby jeździły w terenie. Także to nie jest do końca tak, że wszyscy ludzie starsi muszą żyć. Uważam, że wywiady środowiskowe się powinno robić w terenie, w miejscu zamieszkania. Będę to już prawie skończyłem. Natomiast uważam, że to było w porozumieniu z panią kierownik GOPS-u zrobione i to trzeba było pytać się pana wójta i pani kierownik, dlaczego taka... Ale czemu my nie wiemy takie... A no to ja teraz nie odpowiem czemu, bo właśnie o to chodzi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja chciałem się pana wiceprzewodniczącego. Nie byłem, nie widziałem, co tam się dzieje, nie uzyskałem wejścia również jak pan, ale ze społeczeństwa dowiaduję się, że to pytanie powinien pan zadać tutaj przewodniczącemu rady, przewodniczącemu komisji, bo z tego co wiem, następnego czy też następnego dnia byli, widzieli, co tam się dzieje, także mogliby tutaj, że tak powiem, odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Ja na te pytanie po tym przegłosowaniu tego wniosku odpowiem. To proszę państwa. Tak, dziękuję bardzo. Wniosek formalny radnego Sobieskiego, żeby przełożyć. Proszę bardzo. Szanowni państwo, zawsze tak było, że gratuluję, wiadomo. Ale może dajmy jeszcze tutaj szansę panu wójtowi, bo ja głęboko wierzę w to, że jest człowiekiem inteligentnym i może wyciągnie z tego jakieś wnioski. Ile razy by się dostarczył? I po prostu będzie miał na to czas, żeby podjąć jakieś decyzje, bo może nie trzeba tutaj walczyć z nami na te szabelki, jak pan wójt mówi nieraz, tylko wystarczy tutaj wokół siebie się rozejrzeć może i tutaj poszukać szkodnika tutaj dla naszej gminy. A nam dać spokój, tylko po prostu podjąć współpracę z nami. A jeżeli nie w ten sposób, to liczę na to, że może pan wójt okaże się człowiekiem, że jest honorowym i sam zrezygnuje też. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, proszę o spokój, ponieważ dwa wnioski zgłoszone przed panem radnym są zbliżone. Wobec tego to znaczy, że przełożyli na następną, powiedzmy, sesję. Wobec tego będziemy je głosowali razem. Pierwsza sprawa. Kto jest za tym, żeby przełożyć na następną sesję? Proszę o podniesienie ręki do góry. 6. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto jest po prostu przeciw? 8. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został odrzucony. Ktoś z państwa chce zabrać go? Nie, no wystarczy tego. Ponieważ nikt nie chce zabrać głosu, stwierdzam, że porządek obrad się nie będzie. Przystępujemy do głosowania. Proszę panią państwa, odnośnie wniosku o głosowanie.
głosowaniu, panie. Ponieważ nic nie jest za późno. Uchwała została oczywiście po prostu przedstawiona i tak dalej. Przystępujemy, powiedzmy, do głosowania. Proszę, kto jest po prostu za tym, żeby obniżyć panu wójtowi pobory. Proszę o podniesienie ręki do góry. W sprawie wynagrodzenia wójta. No wiadomo, po prostu, w sprawie wynagrodzenia poborów po prostu. Oczywiście. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Cztery. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja bym chciała wniosek. Tak, bardzo proszę i kończymy. Ja mam taki wniosek, chciałabym, żeby wniosek formalny, prosiłabym o podjęcie pod głosowanie, że nie wyrażamy zgody na przeniesienie GOPS-u do budynku z wnioskami, dlatego mi dziwo, że mecenas też popowiedział, że to było jako wniosek, a nie uchwała, jak zaproponował pan radny Pawin, że składa wniosek o właśnie te sprawy ujęcie, tak, podjęcie takie uchwały, że wtedy na ten jest na inne rzeczy. Ale proszę państwa, państwo nie podejmujecie jako rada wniosku. Wnioski, tak sobie interpretacje i zadania składacie państwo sobie na drukach. I interpelacje i składacie na drukach do wójta. I to państwo sobie możecie, czy część radnych, czy pojedynczo, państwo możecie to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o wnioski, możecie państwo uchwałą, ale jeszcze moją przygotować i wyrazić swoje stanowisko. To tak, ale nie wniosek, to tak formalnie. Ale ja przepraszam. Państwo możecie głosować. Każdy wniosek formalny, czy on jest zgodny z prawem, tak, mamy go prawo przegłosować. Tak jest. Państwo, i to jest wniosek formalny, że nie wyrażamy zgody na przeniesienie tego, ponieważ to nam będzie dodatkowe koszty nam tworzyć. Ogrzewanie, tam energia, wiele innych spraw. Po drugie, chciałem jeszcze wyjaśnić w tej sprawie. Panie przewodniczący, była komisja, chciała mieszkania, które lokal przenieść. Do pana wójta się zwróciłem, pan wójt powiedział, nie wyraża zgody, żeby nam wpuszczać do tego pomieszkań. Tak samo tutaj nie wyraża do pomieszkań. No bo, panie przewodniczący, to co my jesteśmy za radni, jeżeli komisja nie ma prawa przebiera mieszkania i dochodu tych mieszkań. Panie, poprzednia kadencja, nie powiem, bo nawet pan zaczęta wójta komisji jeździł z nami po wszystkich mieszkaniach, bo oglądali, a teraz się utrudnia i po drugie, moim zdaniem ten wniosek pan trzeba go przegłosować. Proszę państwa, państwo radni, panie przewodniczący, oczywiście państwo możecie sobie podejmować, co uważacie. Ja tylko wyraziłem swoje zdanie i uważam, jak jest zgodnie z przepisami. Państwo zrobicie, co zrobicie. Natomiast chciałbym jeszcze odnieść. Proszę państwa, no rzeczywiście nie ma pana wójta, ale pani dyrektor GOPS-u, pani kierownik jest. Może pani kierownica sama przejść i to ustaliła i jest zadowolona z tego, że nie wiadomo, proszę państwa, może ja nie mogę teraz składać wniosku, ale mam taką prośbę do pana. To poprosić pana. No właśnie, to może pani kierownik wyjaśniła. Nie, no to jest pana wniosek. Nie, nie jest wniosek, ja nie mogę składać wniosek. To ja prośbę do pana przewodniczącego. Jeżeli pan wyrazi zgodę, to ja pójdę, poproszę panią kierownik GOPS-u, bo z tego domniemam, że to było uzgodnione między wójtem a panią kierownik. Pani kierownik wyraziła zgodę. Pani kierownik z tego, co wiem, to była wczoraj jakieś zamawiać w Berlę, zakupić, nie wiem, no także wtedy się zakupuje, ale nie wiemy, tak? Czy nie daliśmy pieniędzy na rynek? Proszę państwa, może pani przewodnicząca z tym wnioskiem, to po prostu, jak tu już nam część pan sekretarz przedstawił, ale właśnie to, zanim tam z tymi fachowcami wójt weszedł, to uważam, no znów, żeby to było po ludzku, to on powinien przedstawić nam koszty adaptacji, dlaczego to robi. No i widzicie, przed chwilą, jak się tak dobrze ta współpraca się tak dzieje,
wójt po prostu za nic u nas wszystkim. I po prostu robi sobie takie rzeczy, które może sobie remontować u siebie w domu. Za własne środki, czy za kredyt, nieważne. Ale jeżeli tu robi, jak on nas traktuje? Jak on nas wszystkich traktuje? A przecież robi to za nasze pieniądze. Ja nie będę mówił po dochodzenia, że ten pracownik powiedział, że młody pracownik zarabia tyle, co stary pracownik. Później słyszę, pan wójt chodzi po biurach dochodzenia, robi, skąd to radni wiedzą? No nie z jego mailu, tylko od ludzi. Proszę Państwa, i wtedy ten wniosek tu powinien nas poinformować, na to nie mamy, na to. Przecież sami wiecie, jak pan wójt nas tu ustawiał i stoi, to wszystko było źle. No i pomału wróciło do normy, no troszkę jest reorganizacja. I uważam, że może pani wycofa, pani przewodnicząca, bo po prostu powinna być tutaj właśnie, czy zbiera poproszona, nie będzie pani kierownik i pana wójta, dlaczego tutaj te decyzje funkcjonowało od początku podstawienia tego budynku i nikomu nie przeszkadzało się zmieścić. Panie kierownik, ale chwileczkę, panie radny, ma pan tutaj rację, jeżeli my tego wniosku nie przygłosujemy, to pan wykorzysta tą sytuację i będzie mu sztarda po obiedzie. Na tym polega cała sytuacja, za starówki. Czy to wyszła, panie przewodniczący, propozycja od pani kierownik, czy pan wójt zasugerował to ze mną się? Chociaż trochę to się tak, no to wierzę się, że ewentualnie radem państwo zadecydowali. Także to jak to ma podjąć problem, ale jak chce się pani kierownik, jak chcecie, to ja poproszę. Zakładu Opieki Społecznej do byłego ośrodka zdrowia, czy to była, powiedzmy, oczywiście pani decyzja, czy ewentualnie wójta? Wysoka Rado. Aha, pan odpowiada, czy ja, tak? Radę. Ja tu nie mogę powiedzieć, że była moja decyzja, bo ja jestem tylko organem wykonawczym i jakie polecenie dostaję, to wykonuję. Dostałam informację od wójta, zastępcy i sekretarza, że mam przenieść instytucję do naszego obiektu, więc robię wszystkie poczynania w tym kierunku, żeby jak najszybciej się tam przenieść. Tak, no dziękuję bardzo, wyjaśniła pani w sposób niebudzący wątpliwości. Dziękuję bardzo pani. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja na drugiej sesji, o ile dobrze pamiętam, mówiłem właśnie w kwestii tego GOPS-u odnośnie tego, że
wielu ludzi tutaj przychodzi i właśnie nie ma wydzielonego pokoju. Była taka dyskusja. Nie ma wydzielonego pokoju. Muszą po prostu, ja się tak wyrażę, muszą się obnażać tutaj przy wszystkich po prostu. I ja wnioskowałem, żeby właśnie taki pokój stworzyć. No akurat nie wnioskowałem, żeby się wyprowadzać aż tam, ale jest pokój tam na górze. Ale była taka wola, żeby właśnie stworzyć taki pokój do innych rozmów i tak dalej. Dziękuję bardzo, proszę pan radny Grubelny. Szanowni Państwo, a może jest to inaczej, a może pan pójść nie chce, żeby mu się mieszkańcy, ci starsi plantali pod nogami. Dziękuję. Ktoś chce jeszcze? Może ja jeszcze. Tak, bardzo proszę, głosujemy. Bo jeszcze chcę dodać, że stawiani jesteśmy pod ścianą w ten sposób, że tak jak wyszliśmy z tej grupy, oczywiście, ja tak jak mówiłem poprzednio, że też byłem od strony psychologicznej nastawiony, że no, ta nowa grupa LGD Łęczycka, że będzie miała możliwości większe, lepsze. Punktacja pójdzie tak w górę, że my dostaniemy, będą się lały pieniążki z góry na dół. I okazało się, że już się nie leją i przez najbliższe dwa lata na pewno się nie wyleje. Tutaj parę groszy. To po pierwsze. I teraz też tak jakoś zaczyna zmieniać. Ja wiem, panie Zbyszku, cisza, halo. Do pana teraz mówię, że fakt faktem, że no, może to nie tak do końca jest, bo są takie sytuacje rodzinne, które nie powinny szerszym gremium być pokazywane, ale jest sala ślubów, zawsze tam można wejść, wystarczy klucz do góry, idzie się. Każda pani, która pracuje, ma swój rewir, bo to taki rewir chodzi. Każda pani ma prawo wejść tam i tego. No więc jeżeli tu się wyludni to wszystko, to ja nie wiem, co tu będzie. Po prostu, chyba że jeszcze jakaś instytucja tutaj powstanie europejska, to będzie pieniądze na które dawała, bo inaczej to ja tu nie widzę. Bo na przykład jest referat oświaty, który był przeniesiony do szkoły. Prawda? No, w referacie oświaty teraz są panie chyba pod razie z GOPS-u. No, no właśnie, z GOPS-u, bo to te plus 500, tak? Tak, o ile się nie... No proszę, no to jest tam niby tego. Tam ta sala wykorzystana. No nie wiem, tam na prawo ta sala, jest tam ktoś, jedna osoba bodajże, jak się wchodzi na górę po prawej stronie. No po prawej stronie przeszedł. Co pan Soja wcześniej tam na spółce. No to tam chyba już też ktoś jest. Nie wiem, co tutaj pan zamierza robić, ale mnie się wydaje, że nie jest źle i przynajmniej się tutaj na tych ludzi patrzy, co oni robią, jak się zachowują, a tak no po prostu najlepiej wypchnąć tych ludzi i mieć święty spokój po prostu, bo są ludzie, którzy są chorzy, też psychicznie, którzy na przykład napiętnują innych zdrowych ludzi, też upokarzają. Więc należałoby, żeby to wójt widział i żeby też zajął jakieś stanowisko. A nie to, że ci ludzie pozornie zdrowi, ale psychicznie tam coś im dolega, żeby on po prostu mógł zareagować, żeby wiedział, co się dzieje, a nie wypychając wszystkich tych, którzy na przykład potrzebują. Bo potrzebują, tak jak ja wcześniej to powiedziałem, 30% czy 40% ludzi wykorzystuje naprawdę właściwie. Dostaje te pieniążki, czy te zasiłki, czy albo dary, naprawdę wykorzystuje właściwie. Nie mówię o tych ludziach, którzy idą, sprzedają konserwy po 2 zł czy po złotówce i robią co chcą. To fakt. To jest już ich sprawa. Ale dbajmy o tych ludzi, którzy naprawdę są potrzebujący, biedni, chorzy, schorowani, mają trudne warunki. Na nich się powinno zwrócić uwagę, a nie wypychając ich, pozbywając się problemów. Dziękuję bardzo. Pani kierownik, a jakie będą środki po prostu kosztowały, czy tam meble, czy biurka, czy to będzie, bo uważam, że z tych, nie będzie przenoszony z tych, powiedzmy, biur, co teraz jest, czy będzie to wykorzystane,
czy będą nowe zakupy i w miarę jakie to będą koszty i z jakich to pieniążków będzie pokryte. Znaczy, proszę Państwa, bo ja dostałam polecenie przenoszenia się tam, dlatego robiłam wszystko w tym temacie, żeby przygotować, bo to przenoszenie miało nastąpić jeszcze w tym roku. Planowaliśmy to z 1 grudnia, dlatego że ja muszę i zainstalować tam internet, bo nie ma łącza internetowego. Musimy zakupić nowy oddzielny serwer, bo takowego nie posiadamy. Poprzenosić wszystkie numery telefonów, ja mam to pouzgadniane. Na dzień dzisiejszy te pomieszczenia jak gdyby są już tam modernizowane. Kwestia pomalowania i założenia paneli. Tak by to wyglądało. Natomiast no ja mówię, ja tylko jestem osobą taka, która dostaje polecenia i mam je wykonać. Do tego jestem. Dokładnie tak. Natomiast co do kwestii umeblowań, no to zamysł jest takowy, że wszystkie meble, które tutaj są, zostaną zdemontowane i zostaną poprzenoszone tam. Czy to nam się w całości uda, czy coś się uszkodzi, nie wiem, no to więc wtedy trzeba jakiegoś tam poszukać mechanika, co by ewentualnie no to dopasował do tego, co tam jest. Mam pierwotny zamiar taki, że no należy niestety kupić cały regał na ścianę na segregatory, ponieważ no tego jest za mało, a tych ludzi przybywa i aż przybywa. Natomiast co do kosztów zakupu tego regału, czyli takiego typowo na meble archiwalne, to wydaje mi się, że z bieżących już takich środków, które będziemy mieć, będziemy mogli to wygospodarować. Natomiast wszystkie koszty związane z remontem nie idą z moich środków, które są przyznane tutaj od państwa i dotacji rządowych, ponieważ no, to nie było w planie i... Dziękuję bardzo, proszę. Panie kierowniku, ale krótko, proszę mnie nie ograniczać, że tak powiem, jeżeli pani kierownik pan pozwoli, bo ja wczoraj podpisywałem delegację pani kierowniku, a pani zakupić meble, no to proszę, trzeba pani wie, co pani zakupowała, nie, czy zamawiała. Ale coś pani zamawiała. Ale ja tłumaczyłam. No właśnie, żadne meble były nie zakupowane. Ale coś pani zamawiała. Pozwoli mi pan powiedzieć? Więc były kupione panele są położone na podłogę, na ten korytarz wejściowy. Teraz zostały kupione drzwi, bo te drzwi tam były szerokie, jakieś podsłupy, więc zostały zakupione drzwi. Nie było kontaktów, nie było wtyczek, to trzeba zrobić, no bo niestety prąd i internet i to musi chodzić. Meble jakie takie nie zostały żadne zakupione. Ale coś tam było zakupowane? Nie, to były materiały budowlane do modernizacji tego budynku. Chciał pan się usłyszeć? No właśnie powiedziałem, że no były wczoraj zamawiane. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan burmistrz jeszcze chciałem się tego wątpliwości, że powinien zostać stworzone takie pomieszczenie, taki pokój, ale jeżeli już tam pan wójt wszedł z tą modernizacją, to powinien oczywiście z nami tutaj jako radą przedyskutować tą sprawę. Zresztą będą na placu niemałe pieniądze generowane w to piętro oczywiście. Łącze internetowe. Wszystkie, na pewno wszystkie meble nie da się zdemontować tutaj, żeby to, bo to wiadomo, jak się mowa. Jak już się ruszy, to jest koniec. I nie wiem, trzeba się głęboko zastanowić, czy w ogóle warto tam takie pieniądze pakować i żeby po prostu stworzyć jakiś taki wypowiedź. A ja mam jeszcze jedno pytanie do pani kierownik. Czy jaki oświadczony głosów uważa pani, że będzie utrzymana przez gminę ośrodek pomocy społecznej, czy się pogorszy? Jeżeli tam przejdzie gminę ośrodek pomocy społecznej. Ale pod względem jakości. Tak usługi jak świadczyliśmy, tak będziemy świadczyć. Natomiast dostępność ludzi do obiektu nie umie powiedzieć. Dobrze, dziękuję pani. Ale ja się zakończę, powie pani. Dobrze, było to za pani zgodą. Pani doskonale wiedziała. Chodziła pani do ustalała, gdzie kto ma być w jakimś pomieszczeniu, gdzie gniazda, gdzie lek, gdzie drzwi, wykutek, gdzie... To wie pani, no też pani to sprawę doskonale wiedziała. Pani sekretarz, ja panu powiedziałam, że ja decyzję przyjęłam i realizuję to. Na dzień dzisiejszy mam termin do przeniesienia w grudniu. Takie były ustalenia. No więc jest wszystko zrobione, bo grudzień już praktycznie... Ale jeszcze pani chce przenieść świetlizę tam.
I jeszcze przepraszam, że ale już nie mogę. Tak nie trafię. I dlatego Państwo są tyś, z pełnym szacunkiem. Jeżeli my nie wiemy o tych sprawach, jak my możemy przyjmować piec, jakieś inne sytuacje bardzo poważne, w których się wpina pod spód takie decyzje, że w głowie się nie mieści, bo przecież skąd trzeba pokryć to? No to co, w którymś paragrafie trzeba przełożyć? Najlepiej przekładać tam po prostu, ale najlepiej z inwestycji. I te pieniądze, które jeszcze były za poprzedniego wójta. Od po prostu, bo są i trzeba. No, ja nie rozumiem. Także weźcie sobie to naprawdę, że my nie jesteśmy takim klubikiem sobie, jak nas pan wójt oszczerczo pomawia na Facebooku. Jeżeli mogę też powiedzieć, to... Jeszcze nie skończyłem. Bo już jak ja słucham tego, jak mnie się obraża, bo ja tak samo jestem w tym klubie, jak mnie się pomawia, o to, że ja nie rozumiem, że trzeba dać na piec, że trzeba dać na jakieś tam, na przedszkole czy na szkołę, no ale na litość boską, jeżeli się podwyższa w szkole w Grabowie 10% pensje nauczycielom wszystkim, skąd trzeba wziąć i skąd te pieniądze trzeba dać? No to jak my możemy sobie na to pozwolić? I dlaczego się nas opisuje tam, że klubik będzie niepocieszony, bo półroczne, no już RIO bardzo dobrze. Po ilu pertraktacjach, po ilu perturbacjach? Jak my, ile razy to RIO poprawiało? Nie, no na litość boską nie to. Żeby scentralizować chyba to wszystko w jednym budynku. Żeby jej senior Wigor i komórka pomocy społecznej i świetlica, żeby to była wszystko w jednym. Natomiast no, W sumie musi być senior Wigor, ponieważ jeżeli teraz przerwiemy, to będziemy musieli wszystkie środki, które żeśmy uzyskali z dotacji z ministerstwa, oddać wraz z odsetkami. Trzy lata może seniora Wigora nie będzie i co dalej? A no dalej, to wie pani, no zawsze też może być. Trzy lata i dalej, co podatnicy będą płacić znowu na utrzymanie budynku. A jeszcze tutaj pani nie odpowiedziała na pytanie pana Babina, ile kosztował do tej pory ten remont? Co znaczy do tej pory ile remont kosztował, ja nie umiem odpowiedzieć, bo ja nie mam... 10 tysięcy, może 8, nie wiem. Zakup, który był wczoraj dokonany, czyli drzwi, wszystkie kontakty, wszystkie wtyczki, panele, drzwi te pierwsze zabezpieczające, bo to wiadomo, no to jest 5680 zł i plus do tego były na korytarz kupione płytki, ale nie powiem jaki koszt, czy 2000 coś, czy coś, ale tego nie chcę mówić, że nic nie powiem. Proszę Państwa, jeżeli można, jak tutaj wójt proponował odnośnie powiedzmy sprawy Wigoru, to wtedy pytałem go, ile tych obiektów jest na terenie województwa łódzkiego. Oświadczył, że pierwszy powstał w Pawianicach, to miasto Pawianice ma ponad 70 tysięcy ludności. I drugi praktycznie był w Grabowie. I warunek jeden, że trzeba przez 5 lat oczywiście utrzymywać. Jeżeli nie będzie odpowiedniej liczby podopiecznych, to musimy powiedzmy również płacić, bo tam pracują ludzie i tak dalej, nie mówiąc o innych sytuacjach. Jeżeli teraz przeniesiemy na jedno piętro, oczywiście przyjdzie Wigor, na drugie przyjdzie powiedzmy gminy zakład opieki społecznej, to proszę sobie wyobrazić, a co tutaj powiedzmy? A ja rozumiem co, bo pan wójt na przyjęcie powiedzmy oczywiście pracowników, bo tutaj żeście państwo poruszali. Na szkoły 149 tysięcy, a w szkołach jest zachowane pieniądze, są w przedszkolach. W sumie w tych czterech szkołach zostaje na następny rok 129 tysięcy. Teraz następna sytuacja.
W imieniu Zakład Gospodarki Komunalnej 101 tysięcy i na gminę, na oczywiście wynagrodzenia 143 tysiące, proszę Państwa. I to, co Pan radny powiedział. Pytaliśmy dyrektora, powiedzmy w Grabowie, mówi, proszę Państwa, 10% podwyżki dla oczywiście, czyli 10% powiedzmy, czyli około 3 tysięcy, tak nam powiedział. Powtarzam, każdy. Tak wygląda sytuacja, tylko skąd te pieniądze brać? Ja rozumiem. Byłem za tym, żeby nie likwidować wiejskich szkół. Powiedziałem po nich razy, że będę oświadczał osobą, która podniesie rękę, ale oszczędności, proszę Państwa, trzeba szukać, a nie przyjmować dodatkowo i tak dalej. Tak to wygląda sytuacja. Komisja rewizyjna, my się zastanowimy głęboko i dojdziemy, powiedzmy, do tej sytuacji i pokażemy. I nie koniec wie, że tam pan wojewoda, że pewni ludzie będą wpływali i tak dalej, że solidarność. Ja nie mam nic do solidarności, bo jestem pełen zachwytu pewnymi sytuacjami i akceptuję panią premier, jak i również pana prezydenta w swoich pociągnięciach, ale to nie znaczy, że oczywiście PiS popełnia, nie popełnia błędów, a konkretnie tutaj w tej sytuacji. Tak na marginesie, bo to można, bardzo proszę. Jest prawie na drogi prawie zero, tam na minimalny naprawy dróg, a my dzwonimy pieniądze pani kierownik. Po drugie pani przedmiot się świetnie, że jest w boku, tam się kleje na okrągło. Wie pani, a pani tam przeniesie, to tak będzie się grać, będzie pomieszczenia w puste pani kierownik. To zamiast to trochę, no to dobrze, ale ja tak mówię jeszcze, zamiast trochę, ważne, żeby aby pieniądze dać na to, a rolnicy płacą duże podatki, też są nie po drogach dobrych, nie po dziurawie. I moim zdaniem to trzeba raz trzecią. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę, ja powiem. Zobaczycie Państwo, co będzie w lutym. Jeżeli to będzie, będziemy decydować o oświacie. Zobaczycie, co będzie w lutym. Jak pan wójt powie, że szkoły są nieopłacalne, a przecież pani minister edukacji powiedziała, że gimnazja to był koroniony pomysł, bo to dzieci, które w okresie dojrzewania idą do innej szkoły, część nie akceptuje, część się zbiera z podobnymi, załóżmy, upodobaniami i wtedy tam nie mogą zapanować nad tymi uczniami. A te szkoły, które małe, bo to tak jak teraz, część poszło, jak to się mówi, spustoszenie. Szkół nie ma, trudno się mówi. Ale teraz, tak jak powiedziałem, wczoraj słuchałem akurat, że jest po prostu, no pani tu kiwa głową, więc słuchałam, że jest światełko zielone do mniejszych szkół. Że tam są ci, którzy pracują w gimnazjach, ci nauczyciele, oni się boją o stołeczki, no normalnie, bo tych gimnazji już nie będzie. Część przejdzie nauczycieli oczywiście do tego, do podstawowych szkół i będą te szkoły większy nadzór, bo ten dzieciak, który chodził od zerówki praktycznie, znają rodziców, nauczycieli, wszystko. Oni wiedzą, nauczyciele wiedzą o rodzicu, wszystko. A ci, którzy przechodzą, co oni mogą wiedzieć? Nic nie wiedzą. Ci wiedzą, jak reagować i małe szkoły uważam, że pozostać. Ale zobaczycie, nie chcę krakać, bo to krakanie nic nie da. Ale przyjdzie luty, wtedy, kiedy my będziemy o tej edukacji mówić, o oszczędnościach. Nie ma tu jednej z pan radnych. Pamiętam, jak żeśmy jechali, zresztą nie będę teraz mówił, co mówiła, że trzeba oszczędności, a w tej chwili tych oszczędności nie ma, wręcz odwrotnie. Robi się coś takiego, rozdaje się. Łączymy biblioteki z GOG-iem po to, żeby kasę dać. Natomiast walimy gdzieś tam po prostu od pieniądze, żeby wydać. Bo gest, bo ja chcę zrobić coś innego, coś nowego. No jak tak można? To musi być po prostu sprawdzone, skonsultowane, a nie dzisiaj sobie wstałem i pomyślałem, że to będzie tak dobrze. Nie. My już tyle żeśmy popełnili, tak nas wprowadzono w kanały, że teraz dlatego my się boimy. I dziwię się. Ja przepraszam, były panie przewodniczący, że pan teraz się uśmiecha, mówię do pana Michała,
Pan się uśmiecha. Przepraszam, ale teraz się nie uśmiecham. No nie, właśnie. No dobrze. Bo wtedy to było tak. Pan Tomek powiedział, pan Tomek, wszystko dobrze. No po co tyle zarzutów? To nie my żeśmy sprawdzali. To fachowcy sprawdzali. Po co tyle wam pójdę? No dobrze, no dobrze, ale teraz pan mówi o Grubiku, że my się gdzieś tam spotykamy. Ja przepraszam bardzo. Jest, tak? Jest. A czy wy żeście się nie spotykali, jak tworzyliście tą taką potężną grupę? Ja byłem na jej zespole. No właśnie, no i co? No właśnie, ale jak popatrzyłem na te wasze marzenia, to znaczy pana wójta marzenia, to ja powiedziałem, ja bardzo dziękuję. Ja nie chcę uczestniczyć. Po prostu nie chcę. To wszystko. Owszem, popełniłem w ten sposób, dlatego to była taka manipulacja psychologiczna. Nie dam się już tak zmanipulować. Nawet jak mi ktoś powie, czy jestem w klubiku. Tylko w naszym klubiku się nie pije. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dwa zdania. Proszę się obronić w szkole Grabowie. Szkoła, powiedzmy, w Grabowie. Przedszkole, pierwsza klasa. Oczywiście klasa następna i do gimnazjum. Od wieku po prostu jakiego? 6 lat do wieku 17-18. Młodzież patrzy na tym, co się dzieje. To aż się prosi, żeby oddzielić pewne sytuacje. Nie ulega wątpliwości, ale do tematu musimy wrócić. Stwierdzam, że porządek obrad 37. nadzwyczajnej sesji.